Państwu. Witam serdecznie wszystkich w Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie na otwarciu wystawy Piramida w Rawie. Witam serdecznie współautorów wystawy, panią Martę Bura i pana Janusza Janowskiego, pracownik skanerów 3D Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ja jako archeolog, który zajmuje się poniekąd też grobownictwem, to cieszę się bardzo, że państwo podzielacie też poglądy i zmarli mogą przyciągać takie rzesze ludzi. To oczywiście taka krotochwila, natomiast wystawa Piramida w Rapie pokazuje obiekt, o którym prawie każdy słyszał. Nie każdy mógł zajrzeć do środka. My staramy się Państwu to udostępnić, a jednocześnie też pokazać, że to jest bardzo ważny zabytek, który znajduje się w bardzo złym stanie. Także ta wystawa powstała w wyniku działalności Marty Bura i Janusza Janowskiego, którzy pracują w pracowni skanerów 3D Instytutu Archeologii z Laboratorium Cyfrowego Humanistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Brawo! Także pracownia skanerów jest współautorem tej wystawy. My od strony muzealnej staraliśmy się pokazać, można powiedzieć, tą klasykę ekspozycyjną, czyli planszę, część makiet, natomiast oni odpowiadają za tą część wirtualną i w tamtym kącie po przeciwnej stronie mogą Państwo już zobaczyć taki zapętlony film pokazujący efekty nałożenia chmur punktów, ale to już oni będą się spowiadali, na jakiej zasadzie to wszystko funkcjonuje. Natomiast już później po oficjalnym otwarciu wystawy też każdy z Państwa będzie mógł znaleźć się we wnętrzu tej piramidy przy pomocy gogli Virtual Reality. Dobrze powiedziałem? Tak jest. Także każdy będzie mógł, że tak powiem, przenieść się w przestrzeni, a jednocześnie też w ostatnim pomieszczeniu będą Państwo jeszcze mogli zobaczyć hologram piramidy w Rapie, w którego tle jest odtwarzany reportaż pani Alicji Kulik z Radia Olsztyn, która nagrała ten reportaż we wrześniu zeszłego roku podczas właśnie tych badań, z których zdjęcia Państwo mają tutaj prezentowane na owej wystawie. Tak. Podsumowując w zasadzie jeszcze całą wystawę, trzeba powiedzieć, że ja odpowiadam za scenariusz, tekst i komisariat, także jeśli są błędy, to na mnie spadają. Fotografie, które są tu reprezentowane, wykonali Marta Bura, Hubert Kowalski, Tomasz Łaskowski, Karolina Zięba i Piotr Wężych. Natomiast podstawą do opracowania tekstów były opracowania autorstwa Marta Bura, Janusz Janowski, Jerzy Łapo, Sylwia Politalska, Stanisław Politalski i Stanisław Więckowski. Wiesław. Opracowanie graficzne plansz Katarzyna Dżurko-Piasecka, moja koleżanka, i autorem klasycznego modelu piramidy w glinie jest Klaudiusz Tarasiewicz, również mój kolega garncarz, to już tam z drugiej strony, można powiedzieć, za szybą. Natomiast Janusz i Marta też opracowali model piramidy wykonany na drukarce 3D. On stoi tutaj po tym gwiaździstym niebie. O samych Fahrenheitach. Proszę Państwa, to był kapitalny ród. Ród wywodzący się z Królewca. Mieszczan królewieckich, którzy w połowie XVIII wieku doszli do wielkiej fortuny i zaczęli z czasem lokować po prostu te pieniądze w majątkach ziemskich. Budowniczym piramidy był Johann von Fahrenheit, dobry kolega króla pruskiego, który właśnie, gdy król wstąpił na tron, zaraz po niespełna dwa miesiące dostał tytuł szlachecki, ale gdy już po kilkunastu latach chciano mu nadać tytuł barona, to on powiedział, że nie. No, szlachectwo wystarcza. Także z jednej strony wielkie bogactwo, ale z drugiej strony też jakiś taki dystans do siebie. Może to też była kwestia to, że teoretycznie był ewangelikiem, ale był bardzo aktywnym masonem, doradcą zarządu loży masońskiej w Królewcu. Także można powiedzieć, że pierwszy po prezesie, jeśli nie pierwszy, bo decydował o pieniądzach. Natomiast skąd się piramida w ogóle w Rapie wzięła? Moim zdaniem to wcale początkowo nie był grobowiec. To po prostu pierwotnie była lodownia, czyli taki obiekt do przechowywania lodu. Otóż król pruski, Fryderyk Wilhelm II, w latach 1791-92 postawił sobie taką lodownię w Neuergarten w Poczdamie.
I ta piramida jest po przebudowie, stoi do dnia dzisiejszego. I to po prostu zimą kuto lód z jeziora, wsadzano do takiej lodowni, a z wiosną, latem, jesienią, jak kucharzowi było potrzebny lód do kucharzenia, to wysyłał kuchcika i ten przywoził trochę lodu. I Fahrenheit, który w bardzo dobrym znajomym króla, w Poczdamie musiał bywać, on najprawdopodobniej postanowił sobie coś takiego zbudować, bo trzeba też pamiętać, że w tamtym czasie Fahrenheit był najbogatszym człowiekiem w Prusach i największym posiadaczem ziemskim. Złośliwi nawet twierdzili, że tak kupuje majątki, żeby jadąc z Rapy do Królewca, tylko po swoich ziemiach jechał. Skończyło to się w czasie wojen napoleońskich. 1806-7, wielki kryzys, dzierżawcy jego majątków stają się dłużnikami, on staje się największym dłużnikiem, ucieka do księstwa warszawskiego i dopiero wraca w 1816 roku, po prostu ścigają go wierzyciele. Także wielka fortuna, natychmiast można powiedzieć upada. Ale wracając do piramidy, moim zdaniem po 1792 roku stawia sobie taką piramidę. Ona jest w osi widokowej od pałacu w Rapie, położona jest generalnie na grobli, a jeśli spojrzą Państwo w książeczkę, bo trzeba też pamiętać, że to w wystawie towarzyszy książeczka, tam jest jedno ze zdjęć takich satelitarnych i przy tej grobli widać taki płaski stół. To jest jezioro z jednej strony zarośnięte, natomiast z drugiej strony, od strony Żabina, takie jeziorko jeszcze istnieje. Także bliskość dostarczania lodu była czymś naturalnym i moim zdaniem, czy to wysoki poziom wód gruntowych, czy po prostu kwestia dość szybkiego wybudowania tego obiektu stanowiła to, że w 1795 roku umiera Friederike von Fahrenheit, żona Johanna. Najprawdopodobniej piramida jest wybudowana, no i to może jest dość makabryczne, ale żona zostaje umieszczona w lodowni, która moim zdaniem w tym momencie nigdy nie została użyta jako lodownia. I od tej pory piramida funkcjonuje jako grobowiec. Zresztą jest wrysowana w tak zwaną mapę Schroetera, która była opracowana w latach 1896-1802. Już na tej mapie ona jest zaznaczona jako Begräbnis, czyli grobowiec. Patrząc na historię rodu von Fahrenheit, przed 1802 roku tylko Friederike umarła. Także musiała być złożona już w owej piramidzie. Także tutaj stawiam taką tezę, że pierwotnie to była lodownia, ostatecznie skończyła jako grobowiec, który my możemy do tej pory podziwiać, oglądać. Dzień dobry Państwu, to my otworzyliśmy tą puszkę z Pandorą, na co po niektórych, ale też dla niektórych staramy się jednak przybliżyć to, co w piramidzie się dzieje i tak naprawdę co z nią się dzieje. Jako pracownia skanerów 3D Instytutu Archeologii. Instytutu Archeologii w Laboratorium Cyfrowej Humanistyki, jak to Marek powiedział. Zajmujemy się dokumentacją różnego rodzaju obiektów archeologicznych, architektonicznych na co dzień. Mamy dość bogate doświadczenie, bo dokumentowaliśmy zarówno zabytki w Peru, na Islandii, na Ukrainie, we Francji. I to właśnie doświadczenie chcieliśmy również wykazać tutaj, jakby w miejsce, które jest nam bardzo bliskie, ponieważ czujemy się również mieszkańcami tej ziemi, jako mieszkańcy Zabrostu Wielkiego już od dłuższego czasu. Uważamy, że te zabytki też są jakby nasze i chcemy je pokazywać i nie dopuścić do tego, aby one wszystkie zginęły. A jednak stan, jakim aktualnie znajduje się piramida, jest bardzo tragiczny i wydaje się, że był to ostatni dzwonek, kiedy mogliśmy jeszcze cokolwiek zrobić i kiedy możemy w jakiś sposób ją uratować. Tutaj się uśmiechał w stronę Tomasza, on o tym wie, ale czeka nas jeszcze bardzo dużo pracy i bardzo cieszymy się, że Nadleśnictwo, że tak powiem, aktywnie bierze w nich udział i wspiera to wszystko, nie wyrzekło się piramidy, a nadal jakby próbujemy ją działać tam i cały czas nadzorujemy te wszystkie badania i próbujemy w nich aktywnie uczestniczyć. Nie, że tylko otworzyliśmy i zapomnieliśmy o projekcie, tylko on cały czas trwa. No, przypadła mi rola powiedzenia tak szybciutko, co to są te skanery 3D. Jest to pewna forma takiego szybkiego dalmierza laserowego, który pobiera dane z otoczenia. Jest to w tej chwili najbardziej doskonała metoda dokumentacji zabytków. Dokumentuje się nią wszelkiego rodzaju zabytki z listy UNESCO, tak jak Marta powiedziała. Dlatego, kiedy chcieliśmy zrobić coś tutaj, na naszym podwórku, a mamy dostęp do tych najnowocześniejszych technologii, dlatego je użyliśmy.
Nie będę Państwa zanudzał, w skrócie tylko chciałem powiedzieć, że z jednej dokumentacji można wytworzyć bardzo dużo najróżniejszych produktów, czyli z jednego skanowania można wytworzyć zdjęcia, plany, rysunki, można zrobić wydruki 3D, tak jak tutaj za Państwem, wszelkiego rodzaju modele, hologramy, jak i wirtualne zwiedzanie. To, że piramida w Rapie jest budowlą szczególną, to już chyba Państwa nie trzeba przekonywać. Ja tylko bym się odwołał tutaj do pana Jarosława Słomy, który kiedyś napisał taki tekst pod tytułem Mazurska piramida i Ateny Północy. Ja tylko do tego bym chciał dodać, że w tej technologii i z takimi produktami właśnie były dokumentowane Pompeje i mam nadzieję, że piramida nie podzieli losu Pompejów. Cały stan piramidy znajduje się oczywiście w broszurce, ponieważ też popełniliśmy tam część rzeczy i tam są też wszelkie raporty, tak żeby wszyscy wiedzieli, w jakim stanie ta piramida się znajduje, że nie coś ukrywamy, tylko pokazujemy Państwu, że naprawdę musimy dbać o ten zabytek i starać się coś robić w tym kierunku, bo naprawdę niedługo go nie będzie. Większość osób tutaj jest zapewne też przyjaznych, my też wybraliśmy to miejsce i starajmy się, że tak powiem, uszanować jego historię i żyć z nią wspólnie, tak, jej nie niszczyć. Bo niestety bardzo często się tak zdarza, a później nie pamiętamy o tym, co nas otaczało wkoło. Dlaczego akurat wywołałem tutaj przedstawiciela władz samorządowych i przedstawiciela Lasów Państwowych? To są, można powiedzieć, dwa główne organizmy, które, mamy nadzieję, tą piramidę uratują. Przy wspomożeniu i naukowców, i archeologów, i muzealników. Także proszę Państwa, proszę ciągnąć. I można wchodzić za głos.